Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj wyjątkowe spotkanie z panem redaktorem Pawłem Niesickim. Panie redaktorze, serdecznie witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże. Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o nowo ukazałym się w filmie Ukryty Skarb Kościoła. Na naszym kanale już ukazała się moja recenzja tego filmu, jednak uważam, że warto o tym filmie więcej porozmawiać, warto, żeby było o nim jak najwięcej w internecie, moim zdaniem. I to może zacznijmy od takiego pytania. Panie redaktorze, czy pan zgadza się z moim zdaniem, że warto, żeby było jak najwięcej o tym filmie w internecie? Oczywiście się zgadzam z tym zdaniem, ponieważ ten film jest pod wieloma względami, no chciałbym użyć, tak, znaleźć właściwe słowo, no, nadzwyczajną, tak bym powiedział. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że on opowiada historię zmagań o zachowanie tradycyjnej mszy katolickiej i nie tylko dlatego, że opowiada historię z tym związaną, co jest ważnym elementem, czyli jak doszło do tej zmiany, dlaczego do niej doszło. No to są wszystko rzeczy, które można znaleźć w różnych innych czy książkach, czy opracowaniach i to już się pojawiało. Ale myślę, że tym, co może jest rzeczą chyba, nie wiem, najbardziej uderzającą, to takie bardzo mocne świadectwa ludzi współczesnych, jak najbardziej współczesnych, którzy dzięki mszy trydenckiej, dzięki mszy klasycznej odnajdują Boga i mogą doświadczać, czy mogą pokazywać, że ta msza jest czymś wciąż żywym, właściwym, pełnym i najlepszym i najwłaściwszym sposobem oddawania Bogu czci. Te kolejne świadectwa, te słowa, które padają z różnych ust ludzi, którzy mówią, że dla nich odkrycie tej mszy to było jak no niemal odnalezienie wiary, albo jak odnalezienie prawdy chrześcijańskiej. Kiedy mówią o pięknie, nie mówią o blasku bijącym od tej mszy, od tego skarbu, który został w pewien sposób zgubiony. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, ponieważ w dominującym w Polsce dyskursie, no on nie jest typowy dla Polski, ale w Polsce również, mówi się bardzo często, że msza tradycyjna to jest, albo przywiązanie do niej jest wyłącznie efektem pewnej nostalgii, pewnej tęsknoty. W zasadzie, że jest to kwestia ludzi starszych albo starych, którzy no, kiedyś dawno temu zetknęli się z mszą w czasach swojego dzieciństwa i teraz o tym pamiętają, nie potrafią przezwyciężyć tego przywiązania. Albo ewentualnie mówi się o tym, że jest, jeśli trzeba wytłumaczyć, jak to się dzieje, że tylu młodych ludzi jest zafascynowanych tą mszą, no to mówi się o tym, że oni gdzieś tam wewnętrznie, w swojej świadomości szukają tego dawnego, starożytnego, średniowiecznego, odległego chrześcijaństwa, przecież świat się całkowicie zmienił. Czyli to by byli tacy ludzie niedostosowani do dzisiejszych czasów, nostalgicy, sentymentaliści, ludzie, którzy, że tak powiem, traktują mszę wyłącznie w kategoriach takich, bym powiedział, estetycznych. No tak jak podziwiamy piękne dzieła malarskie, albo podziwiamy piękną muzykę z okresu baroku, czy średniowiecza, czy renesansu, no to tak podziwiamy tę mszę klasyczną jako trochę taki piękny obiekt muzealny. I ten film pokazuje, że ta opowieść jest nieprawdziwa, że ona właśnie jest czymś żywym, prawdziwym i autentycznie katolickim i pokazuje te świadectwa tych ludzi, którzy teraz tutaj są, teraz tutaj jakby funkcjonują, działają, żyją, którzy dzięki niej mogą właśnie doświadczać, przeżywać duchowo obecność Boga, prawdziwość religii katolickiej, mogą pokazywać, dlaczego to jest tak ważne i prawdziwe. I nagromadzenie tych świadectw, i pokazanie, że to są ludzie reprezentujący bardzo różne środowiska, i kościelne, i świeckie, i takie, i inne, i reprezentujące różne regiony, i różny poziom przecież wrażliwości, to pokazuje, że
ta istota, ten skarb, którym jest ten film, może tym pełniej do nas dotrzeć i tym lepiej być widoczne. Bardzo dziękuję. Tak, to faktycznie myślę, że dla osób, które znają już mszę świętą tradycyjną, to jest zupełnie oczywiste, że nie jest to tak, że jest to jakaś nostalgia. Natomiast gdy mówimy o szerokiej publiczności, to bez wątpienia przeciętny katolik po prostu nie wie, skąd taki pomysł, żeby chodzić na tradycyjną mszę świętą. I faktycznie myślę, że właśnie dla takich osób ten film może być bardzo interesujący. Żeby zacząć od tych bardziej pozytywnych stron tego filmu, to mnie bardzo zainteresowały te części, gdzie było kilka takich fragmentów, gdzie padała jakaś taka wypowiedź, powiedzmy stricte tradycjonalistyczna, na zasadzie, że msza święta, że reforma liturgiczna i nowa msza została stworzona w ten sposób, żeby dopasować się do protestantów. I gdy to się powie, gdy to powie właśnie ksiądz Szymon albo pan redaktor, to wtedy apologeci nowej mszy powiedzą, że nie, to w ogóle to tylko taka szalona teoria tradycjonalistów. Natomiast w tym momencie, gdy w tym filmie jest pokazane, że właśnie pada najpierw to z ust jakiegoś tradycyjnego księdza, a później Benedykt XVI to mówi, a później jeszcze Bunini to mówi, to faktycznie trudno jest już przed tym uciec. Czy pod tym względem, to znaczy pod względem powiedzmy takiego wyjaśniania historii powstawania nowej mszy, czy uważa pan, że zostało to przedstawione w sposób wystarczający, niewystarczający, czy czegoś jeszcze tam zabrakło? Mi osobiście akurat ten fragment podoba się najbardziej, dlatego o nim tutaj opowiadam. I stąd pytanie, czy też miał pan takie wrażenie, czy może jednak czegoś zabrakło według pana? Znaczy, to jest oczywiście tak, że mówiąc o tym filmie, mówimy o filmie, który trwa 1,5 godziny mniej więcej, poruszonych jest kilka wątków i siłą rzeczy autorzy, reżyserzy muszą kondensować. To jest pewnego rodzaju streszczenie. Ten film ma dotrzeć do szerokiej widowni, zresztą dociera, ja się z tego powodu bardzo cieszę. To przecież nie jest traktat teologiczny, mówię o filmie, ani nie jest to książka, gdzie można by było wyjaśnić wszystkie poszczególne aspekty tego, jak doszło do zmiany. Ale jeśli nie wymagamy od filmu, żeby nie był tym, czym ma nie być, czyli jakimś straszliwie rozległym traktatem albo powieścią, to ja się tutaj z księdzem zgadzam, że ten fragment, czy ta część filmu pokazująca historię i zderzenie również łącznie z wypowiedziami, wtedy to jest, jeśli dobrze pamiętam, tam został zacytowany wstęp do książki Klausa Gambera, monsignora Klausa Gambera i wstęp z wydania francuskiego, gdzie padają z punktu widzenia wielu może szokujące słowa o tym, że ta nowa msza jest formą takiego nieudanego prefabrykatu, że jest czymś sztucznym, czymś stworzonym całkowicie od podstaw i czymś wymyślonym, takim produktem zastępczym. To są słowa Józefa Ratzingera, kardynała Józefa Ratzingera, który wtedy, kiedy je pisał, był przewodniczącym Kongregacji Nauki Wiary. No więc, jakby to powiedzieć, najważniejszą osobą formalnie odpowiedzialną wtedy za czystość doktryny katolickiej. Proszę, padają tak ostre słowa, tak mocne słowa, że trudno je byłoby gdzie indziej znaleźć. Tu rzeczywiście można by sobie wyobrazić oczywiście znacznie więcej jeszcze wypowiedzi, ale jak mówię, to ja tego nie traktuję jako zarzut, bo ja sobie doskonale zdaję sprawę, jako redaktor zresztą, że ktoś, kto sobie pomyśli, że tego zabrakło, tamtego, tu można by dodać, tam jeszcze dodać, no to nie wie, jak wygląda praca redakcyjna, a w przypadku filmu to jest jeszcze znacznie bardziej trudne niż w przypadku tekstu. Tekst, a już szczególnie w przypadku internetu, gdzie można pisać i pisać bez końca. Film wymaga ogromnej ścisłości i ogromnego odcedzania rzeczy ważnych, istotnych, ale nie najważniejszych, bo inaczej by ten film nigdy nie mógł powstać i ciągle by nam czegoś brakowało. A przecież człowiek ma ograniczony czas i ograniczoną zdolność postrzegania i ograniczoną uwagę, którą może poświęcić. I w tym sensie uważam, że tych kilkanaście, właśnie kilkadziesiąt minut
poświęconych temu wątkowi historycznemu było rzeczywiście wyjątkowo udanych. Ja sam gdybym, no jak mówię, to nie jest krytyka, tylko tak sobie myślę, że dodatkowym, czy warto by było też pokazać, może, nie zastanawiam się nawet, czy to nagranie gdzieś się znajduje. Był taki cykl audycji radiowych przeprowadzonych Jeanem Guitonem, to człowiek, znaczy już nieżyjący filozof francuski, jeden z najbliższych przyjaciół, współpracowników papieża Pawła VI, który w rozmowie z Yvesem Chironem opowiedział o tym, i to idealnie się wpisuje dokładnie w to, co jest w tym filmie, mówił o tym, że celem głównym Pawła VI było było maksymalne zbliżenie mszy katolickiej do tego czegoś, co można by nazwać wieczerzą protestancką w wersji kalwińskiej. On to dokładnie mówi o Jeanie Guitonie, to nie są moje słowa. On to dokładnie mówi i mówi, że to był ten ideał, ten wzorzec, do którego mieli dążyć reformatorzy, czyli kalwińskie nabożeństwo miało być tym wzorcem, w oparciu o który miano dokonywać zmian w rycie katolickim czy w mszy katolickiej. No to oczywiście, i on dodaje jeszcze, no że mówię tutaj o Jeanie Guitonie, dodawał jeszcze, że no tym, co najbardziej w związku z tym reformatorów odpychało, czy sprawiało, że oni wyjątkowo chętnie pozbywali się tego, to były te elementy, które uważano wtedy, czy oni uważali za tak zwane zbyt magiczne, zbyt sakralne, zbyt tajemnicze. No to oczywiście na pierwszy ogień poszło ofertorium, w całości zniknęło z mszy tej nowej, tak? Usuwano te fragmenty, które wydawały się być niedostosowane do oczekiwań wyobrażonych przez nich człowieka współczesnego, tylko ten człowiek współczesny, to zresztą w tym filmie też jest bardzo dobrze pokazane, no to jest jakiś człowiek kompletnie wydumany, wytworzony z zabiórka. To jest jakiś człowiek wymyślony, to jest jakiś człowiek, który jest z definicji sceptykiem, jest człowiekiem niewierzącym, jest człowiekiem wychowanym w całości na tej nowej, często zateizowanej albo co najmniej agnostycznej kulturze współczesnej. I ten człowiek ma być miarą, w oparciu o którą dokonuje się zmiany. No, w tych kategoriach, i to znowu jest wielka zaleta filmu, to jest droga absolutnie donikąd. To jest ściganie jakiegoś nieistniejącego mirażu. To jest porzucanie tego wszystkiego, co głębokie, wspaniałe, wielkie w tradycji katolickiej po to, żeby, że tak powiem, dotrzeć do tego kogoś, kto i tak nie jest tym zainteresowany. No, to jest jakaś rzecz przedziwna. Więc mówię, historia na pewno można, myślałem o tym, że to jest też taki fragment te wypowiedzi Jeana Guitona, które żałowałem, że się tutaj nie znalazły, może dlatego, że one są trudno dostępne. Dlaczego to jest ważne? Bo to jest też przykład kogoś, kto z pewnością, kogo nie można zaliczyć po prostu do grona wrogów, przeciwników, oponentów. Nie, no to jest najbliższy współpracownik Pawła VI, wielokrotnie autor wywiadów z nim, rozmów, więc jeśli on mówi takie rzeczy, że dla papieża tym punktem wyznaczającym cel było kalwińskie nabożeństwo, no to i mówi to jeszcze w dobrej wierze i uważając, że to jest właściwy, że właściwie reinterpretuje intencje papieskie, czy szerzej, to nie chodzi tylko o prywatnie o papieża, tylko o tę grupę reformatorów, to moim zdaniem to jest bardzo, bardzo, bardzo celna uwaga. Oczywiście można pójść jeszcze dalej, można pokazać, tylko mówię, to by tworzyło, albo to by sprawiało, że to ten film musiałby się rozrosnąć, musiałby się pojawić kolejne odcinki. No ale bardzo ważną rzeczą, jeśli się patrzy na historię tak zwanej reformy soborowej, było wszystko to, co działo się w latach 40. i 50. XX wieku. Szczególne znaczenie miały tutaj dwie postacie, one akurat nie pojawiają się w tym filmie, no ale ich idee tak naprawdę tutaj no, zakrólowały. Józef Jungmann, jezuita, który był autorem takiego fundamentalnego dzieła o mszy rzymskiej, to się ukazało w latach 40. i miało ogromny wpływ na cały sposób myślenia ówczesnych teologów, gdzie pojawiły się takie dwie zaskakujące teorie.
on je tam promował, przemycał i one weszły później do takiego krwioobiegu i takiego sposobu myślenia reformatorów. Pierwsza teoria mówiła, to tak zwana teoria zepsucia, to znaczy ona mówiła, że od czasów tego najpierwotniejszego chrześcijaństwa msza katolicka ulegała nieustannemu zepsuciu, ponieważ im później, tym więcej było rzeczy dodatkowych i to zaciemniało ten rzekomo czysty, pierwotny przekaz. Pius XII nazwał takie stanowisko archeologizmem, no ale ono, że tak powiem, w przedziwny sposób zostało przyjęte przez bardzo wielu katolickich wtedy teologów, czy no, tych modernistycznych teologów i jak mówię, stało się podstawą, w oparciu o którą można było później dokonywać zmian. Czyli przekonanie, że istnieje gdzieś głęboko w przeszłości jakiś ideał, oryginał na samym początku, który później wskutek rozwoju życia został zaciemniony. To jest oczywiście też teza pod każdym względem absurdalna, ponieważ Kościół nigdy w ten sposób nie patrzył na swoją tradycję. Co więcej, to by oznaczało, że przez te wszystkie wieki no, nie czuwał nad Kościołem Duch Święty, że to dodawanie w sensie takim, że pojawiały się dodatkowe modlitwy, dodatkowe uwypuklenia pewnych spraw, że to wszystko było czymś niepotrzebnym, niewłaściwym, że nikt na tym nie panował, że krótko mówiąc, trzeba wrócić do tego pierwotnego Kościoła. Tylko problem zawsze polega na tym, co to znaczy pierwotny Kościół. Pierwotny Kościół to byłby Kościół co? Pierwszych apostołów, znaczy Kościół apostołów, czy pierwszych ojców Kościoła. No, my nie mamy dostępu historycznego, nie wiem do końca, jak dokładnie wyglądała na przykład liturgia katolicka w II wieku po Chrystusie. Wszystko to, z czym dysponujemy, to są tylko rekonstrukcje. Rekonstrukcje dokonane przez kogo? Przez żyjących w XX czy XXI wieku specjalistów. W związku z tym one są tyle warte, ile zaufania dajemy tym specjalistom, czyli są arbitralne. I to jest pierwsza rzecz przedziwna w tym piśmie, czy tych pismach Jungmana. A druga teza, która się pojawiała u niego, to też to jest pokazane dobrze w tym filmie, mianowicie to, że reforma nie tylko musi być czymś, co wraca do tej wyimaginowanej, utopijnej przeszłości, ale też ma być, czy wypełniać tak zwane cele duszpasterskie, czyli odpowiadać świadomości człowieka współczesnego. No to jest, jeśli weźmiemy te dwie tezy razem, to już na pierwszy rzut oka widać, że one są wewnętrznie sprzeczne, ponieważ wiele obyczajów wczesnego Kościoła, te, które, co do których wiemy, że one rzeczywiście były, były kompletnie odrzucane przez tych reformatorów właśnie dlatego, bo współczesna obyczajowość jest całkiem inna. No na przykład sposób ubioru, to, że w tym wczesnym chrześcijaństwie w bardzo ostry sposób potępiano grzech, że wyraźnie oddzielano moment, kiedy grzesznicy musieli nawet opuścić miejsce sprawowania mszy w momencie, kiedy prawda, zaczynała się już ta część no, najświętsza, czyli właśnie ofertorium, a potem kanon i tak dalej, i tak dalej. Czyli te dwie tezy były wewnętrznie sprzeczne, ale użycie ich, czy wprowadzenie ich w życie sprawiało, że reformatorzy uzyskiwali całkowitą swobodę pozbywania się czego tak naprawdę chcieli. No i jeszcze jeden element, który ja też bym, jak mówię, mogę dopowiedzieć, tylko mówię to tylko jest na zasadzie takiej dodatkowej. No też teza, która pojawiała się u szczególnie francuskiego teologa Bouyera, wtedy miał ta jego książka, to była taka książka, która wyszła w 50-tych latach, pobożności liturgicznej, odniosła wtedy ogromny sukces, wszyscy ją komentowali i miała duży wpływ na mentalność tych, którzy przygotowywali reformy. Teza, która mówiła o tym, że tak naprawdę tym, co sprawia, że jest realna obecność Chrystusa, to nie jest akt konsekracji dokonywany na ołtarzu, tylko to jest samo zgromadzenie, sama wspólnota, czyli kult wspólnoty jako takiej, która to staje się w takim symboli, takim no, żywym Chrystusem. To są rzeczy przedziwne, znaczy przedziwne są rzeczy, przedziwne jest to, że takie tezy zostały przyjęte, ale one faktycznie zostały przyjęte i one w ogromnym stopniu wpłynęły na to, jak później wyglądała w praktyce tak zwana reforma soborowa. Więc to jest takie moje dopowiedzenie, nie dlatego, żebym twierdził, że
bez tych elementów, że ich zabrakło, bo jak mówię, to można jeszcze długo, długo na ten temat rozmawiać, no ale skoro mamy okazję skomentować ten film, jest jakaś grupa ludzi, która być może będzie chciała poszerzyć swoją wiedzę po obejrzeniu filmu, to myślę, że warto na to zwrócić uwagę, na te trzy elementy, o których tutaj wspomniałem. Bardzo dziękuję. Tutaj padła taka ciekawa myśl, która moim zdaniem do tej pory chyba nie została, może została gdzieś, ale ja się z tym nie spotkałem, nie została w sposób taki wystarczający i celny potraktowana, opowiedziana w czasach najnowszych. Mianowicie ten zarzut, który pan postawił, że jeśli by tak było, że liturgia się degradowała z biegiem czasu, to by oznaczało, że Duch Święty w jakiś sposób opuścił Kościół. I tutaj myślę, że te osoby, które będą oglądały ten materiał, naszą rozmowę z zamiarem nie dowiedzenia się czegoś, tylko polemizowania z nią, to postawią ten zarzut, który dosyć często się pojawia, że no ale skoro Kościół właśnie był pod tą opieką Ducha Świętego przez cały ten czas, no to dlaczego, co nas uprawnia do tego, żeby powiedzieć, że teraz w wieku XX i XXI już nie jest pod opieką Ducha Świętego i już teraz Duch Święty najwyraźniej nie pilnuje, żeby liturgia była katolicka. To jest bardzo... bardzo ciekawe pytanie, czy bardzo ciekawy problem. Moim zdaniem można na to odpowiedzieć w taki sposób, mianowicie, że ta obecność Ducha Świętego dzisiaj często jest traktowana w taki sposób, bym powiedział, po heglowsku niemal. To znaczy ten Duch Święty, o którym wielu mówi dzisiaj, tych szczególnie współczesnych, modernistycznych autorów, jest w zasadzie bliżej nie zdefiniowaną postacią czegoś ulotnego, a przejawia się on tylko w pewnych arbitralnych decyzjach, które są podejmowane. Czyli mamy wierzyć, że Duch Święty jest na takiej zasadzie, że skoro coś istnieje w Kościele, albo w sensie formalnym, albo zostało przyjęte przez władzę kościelną, to już jest obecność Ducha Świętego. Tylko to jest kompletnie sprzeczne z takim rozumieniem opieki Ducha Świętego, jaka zawsze była w Kościele. Duch Święty przede wszystkim nie jest nigdy, albo wyraźnie to zostało opisane już w Ewangelii według świętego Jana, no nie możemy przeciwstawić Ducha Świętego Chrystusowi. Co więcej, nie możemy przeciwstawić Ducha Świętego, Duch Święty nie jest jakąś, jak mówię, heglowską sprzecznością, że mamy tezę, antytezę, potem synteza, potem jeszcze coś innego. Jeśli mówimy o Duchu Świętym, to tym, co wyróżnia Jego działanie, musi być spójność w historii, prawda? To znaczy to, że jeśli patrzymy na rozwój doktryny katolickiej, na to, jak się rozwijały dogmaty katolickie, to one nie polegały na tym, że nie wiem, co 100 lat ktoś coś wymyślał innego, sprzecznego z tym, co jest, i je tak wrzucał. Nie. Mamy do czynienia z organicznym rozwojem, gdzie to, co późniejsze, musiało pozostawać w całkowitej logicznej jedności i spójności z tym, co wcześniejsze. Nauka katolicka, świetnie wyłożona już przecież w V, VI wieku, wyraźnie mówiła o tym, że owszem, mamy do czynienia z rozwojem, ale w obrębie tego, że musi to być to, co jest katolickie, czyli to, na co było zawsze takie samo, przez wszystkich uznawane i powszechne, prawda? To jest ta teza, którą i tak pojmował Kościół, również tą obecność Ducha Świętego. Zdefiniowaną zresztą, znaczy to zostało wyraźnie zdefiniowane na pierwszym Soborze Watykańskim, kiedy wyraźnie mówi się o tym, że wierzy się w taki sposób, w jaki wierzyli ci, którzy nam tę wiarę przekazali. Tak? Czyli Duch Święty jest obecny, ale nie na zasadzie takiej, że ktoś, kto żyje później, arbitralnie może sobie coś ogłaszać albo arbitralnie sobie coś wymyślać, tylko musi pozostawać w ścisłym
swojej jedności z tym, co zostało przekazane, z depozytem wiary. No, z tym, z przekonaniem, że depozyt wiary, objawienie, zostało ściśle przekazane aż do momentu śmierci, skończyło się wraz z momentem śmierci ostatniego z apostołów. A wszystko to, co było później, mogło być tylko interpretacją albo uwyraźnianiem tego, co niewyraźnie było zawarte w tej pierwszej części. I tak samo jest z liturgią, tak samo jest z liturgią katolicką. Jeśli popatrzymy na dostępne nam dane historyczne, a te dane historyczne, mówię, jeśli chodzi o wiek II, mamy je w sposób bardzo ograniczony, mamy tak naprawdę jeden opis bliższy, powiedzmy, znajdujący się u świętego Justyna Męczennika, który opisuje, jak wyglądały za jego czasów, jak Eucharystia wyglądała za jego czasów. Pierwszy przekaz historyczny dotyczący tego, jak wyglądał kanon, czy właśnie wtedy fragment kanonu mszy świętej, to znajdujemy u świętego Ambrożego pod koniec IV wieku po Chrystusie. Większą wiedzę mamy dopiero z wieku tam V, VI, aż do momentu, kiedy możemy stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, że jeśli chodzi o tą najważniejszą część, czyli kanon rzymski, to on został ostatecznie zredagowany przez papieża Grzegorza Wielkiego, czyli to jest przełom wieku VI i VII po Chrystusie. I co chcę przez to powiedzieć? Jak popatrzymy na te dane historyczne, to zobaczymy, że dokładnie te dane historyczne wskazują na to, co tutaj powiedziałem. Owszem, dokonuje się rozwój w sensie takim, że w miarę czasu przybywają pewne modlitwy, na przykład modlitwa o stopni ołtarzy, modlitwa, niektóre fragmenty, na przykład najpóźniej dodany fragment, czyli odczytanie prologu świętego Ewangelii świętego Jana, więc to wszystko jest w pewien sposób, można powiedzieć, dodawane. Ale jak to jest dodawane? To jest dodawane w ścisłej jedności i spójności z tym wszystkim, co było, że tak powiem, poprzednio. No trochę tak jak kryształ się osadza, albo trochę tak jak drzewo rośnie, to znaczy widzimy pewne nowe rzeczy, ale te nowe rzeczy wyrastają ze starych i pozostają z nimi w ścisłej jedności. To jest sposób działania Ducha Świętego. To znaczy Duch Święty, jak mówię, Duch Święty nie jest heglowskim, arbitralnym wstąpieniem w dzieje nie z gruszki, nie z pietruszki i ogłoszeniem całkowicie od nowa, tylko jest pilnowaniem i rozwijaniem tego, co nam zostało dane. My, żyjący dzisiaj w wieku XXI, w związku z tym możemy mieć dostęp do tej prawdy katolickiej dokładnie taki sam, jak ludzie, którzy żyli przed nami w wieku XVII, w wieku XIII, w wieku V, czy w wieku I po Chrystusie. Tak? To jest cały czas ta sama liturgia, nawet jeśli jej elementy późniejsze, jeśli Kościół otaczał je niektóre elementy pewną szczególną troską. No, chociażby rozwój, nie wiem, kultu Eucharystii, charakterystyczny dla Kościoła łacińskiego. Tak? Dodatkowe nabożeństwa, ale to się nigdy nie odbywało w taki sposób, że Kościół odrzucał coś ze swojego skarbca, że to przekreślał i że zaczynał na nowo. Nie. Co najwyżej coś dodawał, albo podkreślał, albo wprowadzał pewne akcenty. To jeśli tak się sprawy mają, to łatwo zauważyć, że teza ta mówiąca o Duchu Świętym, która jest używana przeciwko tym, którzy są przywiązani do tradycyjnej liturgii, jest tezą nieprawdziwą, ponieważ opieka Ducha Świętego nie polega na przyznaniu władzy prawa do totalnej arbitralności, tylko na przeświadczeniu, że przez te wszystkie wieki Kościół rozwijał się w sposób spójny, logiczny, wynikający, i to wszystko wynikało z tego objawienia, które nam zostało dane na początku i ono zostało zamknięte wraz ze śmiercią ostatniego z apostołów. Bardzo dziękuję. Tak, jest to bardzo, bardzo trafna odpowiedź na ten mój zarzut, który panu postawiłem, no też w pewnym sensie sobie postawiłem. To jest to, co mamy zapisane, czy przekazane w słowach samego Pana Jezusa, że Duch Święty przypomni wszystko, co ja powiedziałem, czyli Duch Święty nie przynosi nic nowego i nie dostosowuje tego do każdego wieku na swój własny sposób, a to teraz będzie tak, a tak. I to jest dla nas pewien znak rozpoznawczy, tak jak święty Paweł mówi, że
jeśli ktokolwiek przyjdzie i będzie coś innego nauczał, to niech będzie wyklęty. A więc siłą rzeczy mamy w samym objawieniu właśnie to zdefiniowane, że to musi pozostać wierność temu, co jest i ewentualnie to może być w jakiś sposób rozumiane lepiej. Ten Duch Święty przypomni wszystko to, co zostało powiedziane. To przypomnienie zakłada właśnie w jakimś stopniu pewną nową refleksję, tak? Ale właśnie refleksję na ten sam temat. I tutaj faktycznie różnica jest ogromna pomiędzy spokojnym, organicznym rozwojem rytmu mszy świętej, a nagłym skasowaniem tego, co jest i powierzeniem liturgii mszy świętej, ofiary Pana Jezusa ekspertom. Myślę, że to jest coś takiego, być może jedno z najbardziej takich szokujących kościelnych wydarzeń w ogóle w dziejach całego Kościoła, że ten największy skarb zostaje powierzony ekspertom. Eksperci to wiadomo, że ekspert to zawsze jeden rabin powie tak, drugi powie tak. To jest naturalne, że eksperci zawsze się między sobą kłócą. I teraz powierzanie czegoś tak po prostu grupie ekspertów, czegoś tak cennego, tak ważnego, to jest faktycznie coś szokującego i to na pewno nie pozwala mieć nadzieję na to, że tutaj jeszcze będzie jakaś szczególna asystencja Ducha Świętego. A Pan Jezus nigdzie nie wspominał o tym, że musimy interpretować Jego wolę zgodnie ze zdaniami ekspertów. Także tak jest to kluczowe. Kluczowe i rzeczywiście nigdy wcześniej, znaczy tego typu reforma nigdy wcześniej w Kościele katolickim nie miała miejsca, w takiej formule, prawda, że ktoś nagle od nowa zaczyna, ale ona miała miejsce no, nie w Kościele katolickim, tylko w momencie, kiedy nastąpił bunt protestancki. To jest, bo jeśli byśmy popatrzyli tak w kategoriach strukturalnych, no to dokładnie w okresie od buntu Marcina Lutra, pierwsze przykłady tak zwanych w cudzysłowie nowych mszy, czyli właśnie pozbawionych już tego aspektu często ofiarniczego, to są przykłady z roku 1521-1522. Przeprowadzone przez Andreasa Kalsztata, najbliższego współpracownika Marcina Lutra, albo gdybyśmy chcieli, to zostało dokładnie zbadane, popatrzeć w jaki sposób dokonywano zmian w mszy katolickiej w Anglii za czasów najpierw Henryka VIII. Wtedy te zmiany były tak naprawdę bardzo niewielkie. Henryk VIII, że tak powiem, ograniczył się do walki o to, żeby być, znaczy krótko mówiąc, dokonał aktu schizmy, ale jeszcze nie herezji, ale już w czasie rządów jego syna, młodego Edwarda, wtedy tak naprawdę dokonano bardzo daleko idących zmian w strukturze mszy katolickiej, takiej jaką ją znali wtedy Anglicy w XVI wieku. I tam dokładnie, jakby to powiedzieć, w bardzo podobny sposób Thomas Cranmer, czyli autor tej reformy, robił dokładnie to, albo bardzo podobnie zachowywał się do tego, jak postępowali reformatorzy w połowie wieku, czy w latach 60., w wieku XX, tak? To są aż uderzające, czy szokujące podobieństwa. No, wracając do filmu, prawda, ja o tym mówiłem, akurat jest taka jedna z moich wypowiedzi w tym filmie, kiedy wspomniałem o rzeczy, która wielu może się wydawać tylko taka no, czymś ubocznym, czymś mało znaczącym, czyli kwestia kierunku sprawowania liturgii i ten tak zwane odwrócenie księdza do ludzi, które nastąpiło, to nie jest akurat formalne, ono w zasadzie zostało wprowadzone na zasadzie pewnego wyjątku i dopuszczenia, ale jest faktem, że w 99% Kościoła, chyba we wszystkich tak zwanych nowych mszach, ksiądz teraz jest odwrócony versus populum, tak, czyli do ludzi. I dlaczego o tym wspominam? Bo to mi się nasunęło, ta myśl mi się nasunęła w związku z tym, że zobaczmy pewien paradoks. Ci reformatorzy mówili o powrocie do pierwotnego, starożytnego chrześcijaństwa, jako do pewnej wizji czy utopii tej wczesnej. Otóż wszystkie dostępne źródła historyczne, absolutnie wszystkie, jakimi dysponujemy, mówią o tym, że chrześcijanie zawsze modlili się w jednym kierunku ku wschodowi i kapłan, ksiądz, biskup sprawował wtedy liturgię czy mszę, zwrócony również ku wschodowi, czyli ku temu symbolicznemu ołtarzowi.
Więc cała koncepcja, ta, która, z którą przecież wszyscy dzisiaj, wszyscy ci katolicy, którzy uczestniczą w tym nowym rycie, się stykają, do kogo ona sięga? Znaczy, skąd się wzięła idea tego, że ksiądz patrzy na ludzi, a nie patrzy ku tabernakulum, czy patrzy ku ołtarzowi? No, wzięła się właśnie od Marcina Lutra, ściślej mówiąc od Marcina Bucera, czy od właśnie Karlsztata. No, to są ci twórcy tak naprawdę tego nowego, a nie jest to żaden powrót do starożytności. Starożytność bardzo często występuje wyłącznie jako taki instrument, przy pomocy którego można próbować przekonywać współcześnie żyjących, że oni wracają do jakiejś przeszłości, a de facto nie jest to powrót do żadnej pierwotnej chrześcijańskiej przeszłości, tylko to jest powrót do XVI wieku i do tego, co robili reformatorzy protestanccy, tak zwani reformatorzy, czy to w wydaniu Lutra, czy właśnie Kalwina, czy Zwinglego, czy Bucera, czy Cranmera i tak dalej. I oni akurat wszystkich jednoczyło przekonanie, że trzeba zanegować ofiarny charakter mszy, przebłagalny charakter mszy i że tym, co jest najważniejsze, jest zastąpienie ołtarza przez stół i zwrot, zmiana kierunku patrzenia prowadzącego, używali takiego języka, prowadzącego nabożeństwo ku ludowi, no ponieważ on już nie był kapłanem, a tym, co najważniejsze, była właśnie obecność wspólnoty. Więc jak widać, wszystko to są rzeczy kompletnie nowe, jest to element właśnie tego zerwania i z pewnością nie jest to w żadnym wypadku, nie świadczy to o obecności Ducha Świętego, no chyba żebyśmy uznali, że Duch Święty w XVI wieku tak samo się opiekował i troszczył o Kościół rzymski i o przekaz tradycji, tak samo się troszczył o wszystkie kolejne sekty protestanckie ale to nas prowadzi właśnie do heglowskiego rozumienia Ducha Świętego, czyli Ducha, który jest pełen sprzeczności i w zasadzie jest jedną wielką sprzecznością, chaosem i łączym. No tak, w tej wizji Duch Święty musiałby się nawet bardziej troszczyć o te protestanckie sekty, no bo tam zadziałałby zupełnie poza normalnym sposobem działania właśnie. Nagle właśnie zupełnie nowy sposób odprawiania mszy świętej. Najwyraźniej wcześniej to było niedobrze i teraz nagle trzeba, żeby było zupełnie inaczej. To oczywiście zupełnie nie jest możliwe w świetle po prostu samego objawienia. Mnie natomiast bardzo ciekawi, czy zgodzimy się również co do tego, co nam się w tym filmie nie podoba, albo mniej podoba. Mi mianowicie mniej podoba się, powiedzmy, taka atmosfera apokaliptyczna, taka atmosfera pewnego strachu i takiej właśnie trudno bytności, to znaczy trudno być katolikiem. Na tym kanale jest ten film o chrześcijanach Kościoła i mi osobiście trochę to przeszkadza, w tym sensie wydaje mi się, że ta atmosfera bardziej odpowiada no, tym pierwszym fazom odkrywania tradycji, kiedy człowiek faktycznie jest w szoku, gdy to odkrywa. I może to mieć uzasadnienie właśnie w kontekście filmu, który ma przemówić do osób, które jeszcze tradycji nie znają. Dlatego ja rozumiem, jednak osobiście uważam, że trochę jest za dużo tej atmosfery. Jestem ciekaw, czy pan redaktor się ze mną zgodzi. Czyli, że trochę za dużo jak z filmów grozy, tak? Apokalipsy i tego, prawda, zagrożenia. Ja bym szczerze, no nie, tutaj będę trochę z księdzem polemizował, jeśli można, i powiem, dlaczego uważam, że te elementy mają swoje uzasadnienie. Z dwóch powodów. Jeden jest mniej znaczący, to jest kwestia oczywiście, tak jak mówię, no film musi dotrzeć do szerokiego odbiorcy. W związku z tym, żeby dotrzeć do szerokiego odbiorcy, zakładamy, że znacząca część ludzi, którzy ten film oglądają, to nie są ludzie związani z tradycją, tylko to są ludzie, którzy może się gdzieś tam coś usłyszeli i w ogóle, że tak powiem, jest znacząca liczba ludzi, którzy po prostu, no zakładamy, że wciąż są to odbiorcy w kraju jednak jakoś tam katolickim, którzy chcą wiedzieć, co się wydarzyło. I dlatego ten element taki, no nie wiem jak go nazwać, taki, no może nie apokaliptyczny, ale takiego przekonania, że dzieje się coś nadzwyczajnego, no ich bardziej porusza, tak? Znaczy pokazuje im, że tu się wydarzyło coś bardzo ważnego. I oczywiście dla ludzi,
którzy od wielu lat uczestniczą w mszy trydenckiej, którzy znają albo interesują się tymi rzeczami, no może się wydawać, no, że to jest trochę przesadne, ale jeśli uznajemy, że znaczącą grupą odbiorców są ci, którzy mają bardzo ograniczoną wiedzę albo się po prostu interesują i chcą się dowiedzieć, to żeby ich zainteresować i wciągnąć, to akurat ten element wydaje mi się ważny. Bo z punktu widzenia reżysera, czy z punktu widzenia, nazwijmy takiego estetycznego, to zapewnia temu filmowi pewną spójność. Bo tak jak już mówiłem na początku, musimy rozróżnić między filmem, który jest zawsze jednak trochę też dziełem artystycznym, a wykładem filozoficznym, a traktatem, albo rozprawą. No, są zupełnie różne rzeczy. W przypadku rozprawy, czy w przypadku traktatu, no, takie elementy apelujące bardziej do emocji w oczywisty sposób gdzieś są na marginesie, no, ale film, żeby trafiał, żeby żył, żeby przekonywał, żeby poruszał, musi się też do tych elementów emocjonalnych odnosić. To jest taki, nazwijmy to, to jest taki argument estetyczny, tak bym go użył. Ale moim zdaniem jest też w tej atmosferze trochę grozy czy takiej apokalipsy jednak coś, co ja doskonale rozumiem i czego bym bronił. Dlaczego? Ponieważ, i to jest zaleta, ja uważam, to jest zaleta, że on pokazuje, jak wielka rzecz się wydarzyła. To znaczy, jak wielka rzecz się stała wskutek tego, co zrobiono z tradycyjną mszą. Może to jest też trochę tak, że ludzie, którzy już, no, jakby to powiedzieć, uczestnicząc i znając mszę i znając te wszystkie sprawy, po pewnym czasie właśnie ta ich świadomość tego, tej katastrofy, użyję takiego określenia, takiej katastrofy, do której doszło, nawet troszeczkę została zatarta. A ten film właśnie pokazuje ten element katastroficzny, no bo tak naprawdę doszło do nieprawdopodobnej wręcz katastrofy. Kiedy to w 1969 roku papież wprowadza ryt, który jest de facto, jak sami żeśmy o tym dużo mówili, czymś wymyślonym całkowicie na nowo i porzuca, nie tylko, że porzuca, ale jeszcze zaczyna, że tak powiem, uniemożliwiać przetrwania tradycyjnej mszy, czy wszystkim tym tradycyjnym modlitwom i liturgii, które przez wieki kształtowały pokolenia. No w kategoriach duchowych, czy to nie jest katastrofa, czy to nie jest katastrofa wręcz szokująca? Jak mówię, my żeśmy się już trochę z nią oswoili przez sam fakt, że ona miała miejsce i że znaleziono te, i że funkcjonują różne wspólnoty, gdzie wciąż można na szczęście znajdować tę mszę autentyczną, czy tę mszę, która została przekazana. Ale gdybym patrzeć, mówię, na to w takich kategoriach duchowych, to nie wiem, czy byśmy znaleźli w historii Kościoła podobny przypadek. Oczywiście ktoś powie, no przecież papieże byli różni. Owszem, byli różni, zdarzały się różne historie. Zdarzały się błędy, albo prowadzili błędną politykę, albo podejmowali błędne czasem decyzje polityczne. Zresztą często jeden papież robił co innego niż drugi, jeśli chodzi o kwestie polityczne, prawda, albo społeczne. Możemy sobie to wyobrazić. Natomiast taka sytuacja, żeby z całą mocą swojego własnego autorytetu wystąpił przeciwko temu czemuś, co jest pewnego rodzaju, no, podstawą, czy tym źródłem, z którego on czerpie władzę, to moim zdaniem takiego czegoś w historii nie odnajdujemy. I z punktu widzenia wiernych, szczególnie z punktu widzenia wielu zwykłych wiernych, to jest właśnie ten element wstrząsu. Paradoks polega na tym, że ten wstrząs jest też dobrze podkreślany akurat w tytule tego filmu, Ukryty skarb Kościoła. On nawiązuje trochę też do takiej serii kazań wygłoszonych przez Pawła VI w momencie, kiedy już zapadła decyzja mówiąca o tym, że następuje tutaj zmiana i będzie nowa msza wprowadzana. I w jednym, czy w dwóch kazań Paweł VI sam mówił o wielkim skarbie, który trzeba poświęcić, żeby dotrzeć do współczesnego świata. To jest rzecz, jak mówię, zupełnie niesłychana, bo przypomnę taką, kiedyś mi wstrząsnęła taka wypowiedź, nie wypowiedź, tylko taki fragment tekstu świętej Teresy Zawila, która powiedziała, napisała coś takiego w twierdzy, napisała coś takiego, że gotowa by była przelać krew za obronę nawet największego drobiazgu, jeśli chodzi o piękno liturgii, czy piękną mszy. Ja nie pamiętam dokładnie tego cytatu, ale taka była jego wymowa. No i tak zawsze, jeśli chodzi
chodzi o to, co dotyczy kultu katolickiego, tak zawsze byli wychowywani, taką wiarę nam przecież przekazywano, że tu nie chodzi o rzeczy dowolne, ludzkie, zmienne, tylko tu chodzi o coś w istocie no, należącego do kultu, czyli do samej istoty wiary katolickiej, do sposobu, w jaki człowiek zwraca się do Boga, ale to nie jest wymyślone przez człowieka, tylko od samego początku to nam zostało dane z góry. Prawda? Razem tak postrzegali przecież modlitwy, tak przedstawiali, tak rozumieli Eucharystię od samego początku i apostołowie i ich następcy. No, jeśli sięgniemy do najwcześniejszych świadectw znowu historycznych, pierwszy list do Koryntian i święty Paweł, który opisuje tą nabożną cześć, to drżenie, które powinno zawsze, tę bojaźń, która zawsze powinna towarzyszyć w momencie, kiedy dokonuje się najświętszy, najważniejszy akt konsekracji. A co zrobiono po skutek tej reformy? No potraktowano tę wyrastającą z tego kurzenia apostolskiego, tę formułę liturgii, która sama w sobie powinna być czymś niezmiennym, jako właśnie pewien nowy produkt. No, mówił o tym Józef Ratzinger. I temu przecież w pewien sposób tu musi towarzyszyć, jakby to powiedzieć, groza, przerażenie. No, nawiązując znowu, to jest tylko analogia historyczna, to trochę taka analogia, jakby na przykład do świątyni jerozolimskiej w czasach jeszcze przed Chrystusem, w momencie, prawda, kiedy doszło do powstania machabejskiego, wtargnęli poganie i nagle zmienili całkowicie kult i zaczęli składać całkowicie niewłaściwe ofiary, prawda? I to by tworzyło przerażenie, no, poczucie tego, że tutaj dokonuje się pewnego rodzaju naruszenie tego, co święte, czy tego, co sakralne. I myślę, że w tym sensie, w tym takim głębszym sensie, można bronić tej atmosfery grozy, która powinna nam towarzyszyć wtedy, kiedy właśnie chodzi o rzeczy święte i może w ten sposób, zakładam, że twórcy chcieli też pokazać no, tę głębię tego, co się, czy tę niezwykłość tego, co się wydarzyło, tą łatwość, z jaką najwyższy autorytet kościelny dokonał zmiany w tym, co powinno być zasady niezmienne i co więcej, w tym, co jakby to powiedzieć, to jest i to była tak naprawdę, to był jego główny obowiązek, żeby tego pilnować, tego strzec, przed tym chronić, żeby nie dochodziło tutaj do właśnie żadnej zmiany. No, Sobór Watykański I wyraźnie definiuje ten zakres władzy papieskiej i mówi, prawda, o tym, że papież jest tutaj sługą tradycji, odnosi się do tych wcześniej przyjętych, do źródeł tradycji, prawda, i tylko w takich granicach może działać. A tu się stało coś całkowicie zaskakującego. I w tych kategoriach, jeśli popatrzymy na już nie na samą reformę, tylko na tak zwane, na wiele, to w tym filmie jest pokazane, czyli te dziwaczne msze, znaczy, nie wiem, czy to nazwać muszami, no gdzieś tam ktoś lata, tu biega, tam tańczy, tam skacze, tak ubrany, siak ubrany, ktoś tam w zeszłym roku gdzieś odprawiał mszę na pontonie, w morzu, a tutaj ktoś Coca-Colą i tak dalej. No przecież to są akty, które moglibyśmy nazwać w ścisłym tego słowa znaczeniu aktami bezczeszczenia. A co może być dla świadomości religijnej bardziej wstrząsającego i poruszającego niż, że tak powiem, bezczeszczenie świętości, tego, co powinno budzić bojaźń i drżenie i cześć i powagę, a nie traktowanie tak, jakby to był jakiś właśnie jakaś zabawa albo gra, albo coś. Więc ja tu broniłbym tego elementu, nazwijmy to grozy, który się tam pojawia. Może trochę się zgadzam może z jedną rzeczą, że ale to raczej się odnosi do nazwy, prawda, trudno być katolikiem. Ta trudność to jest oczywiście rzecz może nadmiarę eksponowana w całym tytule, ale akurat w filmie to ja mam wrażenie, że jest inaczej, że autorka czy współautorka mówi o, i to jest taki bardzo poruszający przekaz, kiedy ona mówi o pięknie. Tak? Znaczy to jest trochę tak, jakbym powiedział, znowu parafrazując, kiedy wspomina się bardzo często takie słowa Fiodora Dostojewskiego, wypowiedziane w XIX wieku, o tym, że to piękno uratuje świat, no to mógłbym dodać, no tak, właśnie to piękno odkryte, które nie zostało na szczęście zniszczone przez reformatorów. Nie udało mi się, bo na szczęście pojawili się w pewnym momencie ludzie, którzy potrafili się temu oprzeć i msza tak
jak było dawniej, wciąż się odprawia i wciąż się sprawuje. To jest z kolei piękny cytat z Henryka Sienkiewicza, też no, człowieka, który trudno powiedzieć, że trudno być katolikiem. O. Dziękuję. Ciekawe są te słowa Pawła VI a propos tego skarbu, który trzeba złożyć w ofierze, żeby dotrzeć do współczesnego człowieka. To w ustach papieża jest dosyć szokujące, biorąc pod uwagę, nie wiem czy świadome, czy nieświadome, nawiązanie do przypowieści Pana Jezusa, że właśnie ten człowiek idzie i sprzedaje wszystko, co ma, po to, żeby ten skarb osiągnąć. Oczywiście tamten skarb to jest, no to jest wiara, ale to chyba wszystko jest jakieś takie bardzo, bardzo obrazowe. W sensie, jeśli to widzieć, a nie wiem, czy Paweł VI świadomie nawiązywał, ale jeśli nieświadomie, to chyba tym bardziej jest to straszne, tak, że no właśnie dla nas ten świat jest tak ważny, że jesteśmy gotowi ten skarb, za który powinniśmy wszystko oddać, to jesteśmy gotowi go sprzedać. Trochę to brzmi tak strasznawo. Natomiast jeśli chodzi o atmosferę, to bardzo się cieszę, że pan redaktor się ze mną trochę nie zgadza, bo dzięki temu możemy trochę podyskutować. Rozumiem i to prawda, że faktycznie my się trochę przyzwyczailiśmy już do stanu rzeczy i być może to przyzwyczajenie faktycznie sprawia, że nie dostrzegamy pewnej grozy, która w tym powinna być. To jak najbardziej może być prawdą, ale z drugiej strony, gdy byłbym w stanie zrozumieć i uważam właśnie za zupełnie wpisujące się w tą konwencję, taką powiedzmy atmosferę kryminału, tak? Że tu odkrywamy, że jest jakaś tajemnica i nawet później pewną atmosferę grozy w tym sensie, że to co najświętsze zostało w jakiś sposób zaatakowane, ale jednak właśnie ten przeciętny widz, który teraz będzie to oglądał, dla niego to nie będzie taki, to co on zna to jest nowa msza. A więc to nie będzie tak, że on nagle jakby zobaczy, że o, to jest to nowa msza, to tak naprawdę jest desakralizacja. To nie będzie coś takiego. W sensie moim zdaniem nie ma szans wywołać takiej reakcji, takiego szoku, że właśnie zdesakralizowano mi mszę. Jemu trzeba raczej właśnie wytłumaczyć, na czym ta desakralizacja polega, co tam się zmieniło. I myślę, że tutaj to będzie właśnie ta atmosfera w pewnym momencie, gdy ona przekracza pewien poziom, to ona już przemawia do tych już przekonanych, a nie do tych, których faktycznie trzeba przekonać. I obawiam się, że właśnie dla takiego człowieka, który ogląda ten film, jednak, że istnieje tam ryzyko, że on tak oglądając to, no nie, no przecież u mnie w parafii tam msza się odprawia i bez przesady, nie jest tak źle, a ci tutaj to w ogóle jakaś oblężona twierdza i wszyscy chcą być zaraz męczennikami i uważają, że tak naprawdę to świat zaraz ich pożre. Obawiam się, że może to trochę takie wrażenie zrobić. Czy nie zgadza się pan ze mną? Znaczy, no to jest oczywiście, jakby powiedzieć, jest pewnie kwestia wrażliwości, tak? Znaczy ja tego tak aż nie odebrałem. Zgadzam się, że taki element oblężonej twierdzy, gdzie tutaj wszyscy wokół szaleją, straszliwe ruchy, może to się pojawić, ale znowu tak, no, broniąc trochę tego rozumienia, jeśli zadajemy sobie takie pytanie, a jak to się w zasadzie stało, że to wszystko się wydarzyło, prawda? I trochę uciekamy, no, bo mówimy, że to byłoby coś strasznego albo coś mało dopuszczalnego. No, sytuacja, w której ta zmiana dokonana przez Pawła VI następuje, w efekcie czego przecież to jest znacznie więcej niż tylko zmiana, bo my się skupiamy słusznie na liturgii, a przecież to ma nieporównywalnie większy zasięg. To znaczy, jak popatrzymy szerzej na zmianę, która zaszła w Kościele, jeśli chodzi o tak zwaną naukę dotyczącą, nie wiem, tak zwanego dialogu międzyreligijnego, ekumenizmu, tego rozumienia, całkowicie nowego rozumienia roli państwa i Kościoła i tak dalej, no to widzimy, że do Kościoła rzeczywiście, to jest cytat z Pawła VI, wtargnął swąd szatana. Ale więcej niż swąd, to znaczy możemy mieć, szczególnie jak patrzymy na obecny przecież pontyfikat Franciszka, ale też na wiele aspektów tych pontyfikatów, które miały miejsce wcześniej, no to mamy do czynienia znowu z czymś, z czymś budzącym grozę, czyli z tym, że najważniejsze miejsca w Kościele zaczynają przyjmować ludzie,
którzy najwyraźniej, no, w sposób eufemistyczny mówiąc, niespecjalnie są ludźmi wierzącymi. I w związku z tym pewna choroba zaczyna Kościół toczyć coraz bardziej i sytuacja, w której w wielu lokalnych kościołach, tak jak w Niemczech, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w innych, zaczyna się głosić już nie, nawet nie chodzi już o to, że mamy do czynienia z mszą, która jest dwuznaczna, niepełna, albo może być aktem niewłaściwie sprawowana, ale mamy do czynienia wręcz z tym, że ta nowa forma mszy staje się instrumentem promocji na przykład ideologii genderowej albo ideologii globalistycznej, albo stanowi formę wręcz całkowitego i totalnego zerwania z tym wszystkim, co jest katolicyzmem. No to jest tak, jakby powiedzieć, że widzimy już gdzieś tam pojawiające się takie oznaki antychrysta, używając oczywiście języka biblijnego. No i to jest coś, co sprawia, że widząc to i próbując przewidzieć, co się może wydarzyć, to takie poczucie zagrożenia, wydaje mi się, no, można tego bronić. Oczywiście mówię, niebezpieczeństwo jest zawsze takie, że ten element takiego otoczenia tutaj przez wszystkie złe moce czasem powoduje, że ludzie popadają, zaczynają wszyscy, widzą wszystko w takich kategoriach, że to wszystko to na zewnątrz to jest złe, niebezpieczne i tak dalej. Ale ja szczerze mówiąc, aż takiego wrażenia po obejrzeniu tego filmu nie miałem. Co więcej, no nawet niektóre aspekty były bardzo łagodnie potraktowane, na przykład kwestia wpływu masonerii na Kościół. Przecież obecna w wypowiedziach czy w analizach można by na ten temat znacznie więcej powiedzieć, albo wpływu również innych, no, nazwijmy to tak, wrogich kościołowi sił, które mają ogromny wpływ na to, co się wydarzyło. To, no bo jeśli szukamy, inaczej bym powiedział, jeśli zastanawiamy się, dlaczego ta reforma mszy miała miejsce i nie patrzymy, no i staramy się zrozumieć naprawdę dlaczego, to ja uważam, że najistotniejszym powodem było to, że tradycyjna msza, jeśli tak można powiedzieć, przez to, że wyraża pełnię wiary katolickiej, musiała zostać odrzucona, jeśli chciano dokonać, a to się na naszych oczach dzieje, pewnej formy podporządkowania się światu, czyli włączenia Kościoła w ten gigantyczny, globalistyczny projekt, który się na naszych oczach realizuje. No to w tym sensie pewna groza tym towarzysząca jest jak najbardziej na miejscu. I tu nie chodzi o to, żeby mówić, że wszyscy ci, którzy pozostali przy nowej mszy, znajdują się, no, że to jest właśnie taki jakiś element jakiegoś sekciarstwa i tam oni są w kompletnym jakimś stanie zagubienia i tak dalej, ale brutalnie liczby pokazują, że katolicy, tak zwani, no, uczestniczący już w tym nowym rycie i podlegli nowej władzy i akceptujący te zmiany, które zachodzą, systematycznie coraz bardziej dostosowują się do tych wszystkich ideologii współczesnego świata i statystyka to pokazuje, więc tutaj też bym tego trochę bronił, tej atmosfery, tak bym powiedział. Ten aspekt masonerii również poruszyłem w mojej recenzji, gdzie postawiłem zarzut, że jeśli chcemy w takim materiale, który ma dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, jeśli chcemy tam wspomnieć tą masonerię, to że wypadałoby jednak już dosyć konkretnie wskazać co, kto i tak, żeby nie było to tylko takie hasło rzucone, że masoni coś robią, bo to znowu może zadziałać w niewłaściwą stronę, na zasadzie, że ktoś może pomyśleć, ten widz z szerokiego grona odbiorców pomyśli, że no tak, wiadomo, obnażona twierdza i jakieś teorie spiskowe jeszcze. Natomiast rozumiem, że faktycznie można było, czy że temat został potraktowany dosyć łagodnie, ale to może być też pewna wada. To znaczy to, że nie ma takiego wejścia w szczegóły i że zostaje to tylko tak rzucone. Nie, to ksiądz ma na pewno rację, że no, to jest w ogóle problem związany z tym, że ile ktoś w takiej dyskursie publicznym wspomina się dzisiaj masonów, to od razu człowiek musi się liczyć z podejrzeniem, że inni uważają, że zwariował. Bo przecież wiadomo, że to nieprawda. A dlaczego wiadomo? Bo wiadomo. Więc w związku z tym, jak w filmie pojawia się to tylko
tak, jest tak luśnięte tak naprawdę, przecież to nie jest istotny element, no to wtedy bardzo łatwo zdezawuować cały film, mówiąc, o, znowu to samo, może na masoni, prawda, jak zawsze tam opowieści, po co to w ogóle tam, w związku z tym nie ma co oglądać, bo to, a gdyby to było, no tylko to można oczywiście odwrócić ten zarzut, że gdyby ten wątek był znacznie bardziej rozwinięty i gdyby tam starano się pokazać wpływ masonerii i na Kościół w taki sposób ujęciu już historycznym i pokazać zarówno te, nazwijmy to, cele masonerii, jak i możliwości wpływu i poszczególnych bohaterów, jak no, arcybiskupa Buniniego albo innych, prawda, ludzi, którzy zapewne, wszystko na to wskazuje, w tym związku, czy byli powiązani z tym, albo byli członkami masonerii, no to takie też by się zawsze pojawiło, no po co w ogóle o tym rozmawiać, więc sam się zastanawiam, czy to jest tak, że no mi się wydaje, że przez to, że to było tak pokazane bez jakiejś straszliwej sensacji, bez takiej atmosfery jakiegoś straszliwego spisku, który by tam kwił, to chyba nie ten zarzut, że znowu poruszają problem, na temat którego nikt nic nie wie, ponieważ masoni nic nie mówią, ten zarzut jednak nie jest dobry. To oczywiście no, można powiedzieć, że może trzeba było więcej, ale jak mówię, pamiętajmy, że to jest półtorej godziny, tak? Może trzeba było więcej pokazać początki i wpływ ruchu modernistycznego. No też zawsze o tym można było powiedzieć. Mi zabrakło oczywiście też, może tylko to trochę można inny film, pokazanie kształtowania się ruchu tradycjonalistycznego i oporu przeciwko tym zmianom. Czyli tutaj tak naprawdę no, znowu postać na przykład arcybiskupa Lefebvre'a też jest gdzieś tam na marginesie, a trzeba by temu poświęcić znacznie więcej miejsca. I różnym innym ruchom świeckim też, które broniły tradycyjnej mszy, czy przeciwstawiały się tym zmianom. Można też sobie, jak mówię, tylko to jest wszystko... Jak ja to mówię, to wtedy by oznaczało, że my zaczynamy tworzyć film, nie ten, który jest, tylko dodajemy do niego kolejne odcinki i poświęcamy osobny odcinek właśnie w kwestii masonerii, prawda? Czyli temu wpływowi tych, którzy chcieli od samego początku Kościół przejąć czy przezwyciężyć. Jest taka książka Taylora Marshalla, Infiltracja. No, on tam, prawda, stawia tezę mówiącą o tym, że tak naprawdę w dużym stopniu Kościół został zinfiltrowany z zewnątrz przez jego wrogów, w tym przypadku przez masonerię. Osobny odcinek można by było oczywiście zrobić o właśnie teologach modernistycznych czy neomodernistycznych, pokazując w jakim stopniu ta teologia przez chwilę no, wyrzucona, jeśli tak można powiedzieć, czy pokonana ze sprawą Piusa X, przetrwała w utajeniu, a potem zaczęła podnosić głowę i rozrastać się w latach 50. wręcz w wielu przypadkach, mówię tutaj o państwach zachodnich, dominować, jak Francja czy Niemcy. Osobny odcinek znowu można było zrobić, jak to się stało i dlaczego II wojna światowa miała moim zdaniem tak duży wpływ na to, że po II wojnie światowej ta sytuacja wewnętrzna w Kościele się tak dramatycznie zmieniła i te siły liberalne, czy postępowe, czy neomodernistyczne nabrały tak gigantycznego wiatru w żagle. No więc mówię, oczywiście, że dużo jeszcze jest do opowiedzenia, ale no, nie możemy wymagać od jednego filmu, żeby on te wszystkie luki, te wszystkie braki uzupełnił. Ja sam mogę powiedzieć o sobie, jak interesuję się przecież tymi rzeczami, piszę na ten temat bardzo długiego czasu, a wciąż jestem zaskakiwany czasami rzeczami zupełnie, no, o których nie wiedziałem wcześniej. Na przykład rok temu przeczytałem taką gigantyczną książkę, nie mówię dlatego, że ona jest gruba, ale chodzi mi o tezę, która tam była postawiona, pewnego amerykańskiego historyka, który pokazał, do jakiego stopnia na przebieg Soboru Watykańskiego II i na opracowanie konstytucji Dignitatis Humanae mieli wpływ amerykańscy liberałowie i decyzja podjęta jeszcze za czasów prezydenta Eisenhowera, żeby, że tak powiem, przekonać Kościół, przekonać to jest oczywiście określenie eufemistyczne, do poparcia tezy mówiącej o tym, że wolność sumienia ma być tą główną rzeczą eksportową w całym świecie zachodnim. Jakimi metodami, również przy użyciu służb specjalnych, to znaczy w tym przypadku chodziło o CIA i przy pomocy różnego rodzaju metod mniej lub bardziej no, dwuznacznych,
próbowano wpłynąć na to, żeby promować takie postacie, nam to dzisiaj nic nie mówi, jak prawda, jezuita Marej czy paru innych autorów tej nowej deklaracji. Więc ja o tym też nie wiedziałem wcześniej, nie znałem tych dokumentów z archiwum Eisenhowera. Nie wiedziałem, że CIA czy służby, amerykańskie służby przykładały taką dużą wagę do tego, żeby zmienić nauczanie Kościoła i wpłynąć na przebieg soboru. To są rzeczy nowe, trudno dostępne, bo te archiwa są gdzieś prawda, zamknięte, nie zawsze można mieć do nich dostęp, choć akurat tutaj w tym przypadku on się pojawił. Mówię o tym, żeby pokazać, że nigdy nie osiągniemy takiej, może za ileś jeszcze lat jest potrzeba, trudno od filmu, który ma być pewnego rodzaju wprowadzeniem do tego wymagać, żeby te wszystkie aspekty były uwzględnione. Czyli rozumiem, że wniosek końcowy jest taki, że postulujemy osobny film o masonerii arcybiskupie Lefebvre. Pomysł całkiem dobry. Oczywiście, im więcej tu jest tematów, bardzo dużo. I każdy z nich jest tutaj oczywiście, na przykład mówię, film o oporze. No bo to jest taki, też byłby film bardzo ciekawy o tym, że no, my rozmawiamy teraz w Polsce, jeszcze przecież no, 10-20 lat temu wspólnoty tradycjonalistyczne w Polsce to była jakaś kropla w morzu. Tak naprawdę to było, mszy odprawianych tradycyjnie było bardzo niewiele. Zobaczmy, w jak krótkim czasie to się niesamowicie rozwinęło, prawda? Ilu nowych wiernych się pojawiło, ilu księży się pojawiło, więc jak te środowiska wzrastają, różne zresztą, To jest pewien wielki fenomen. No, to samo w sobie to jest już przedmiotem też następnego odcinka. Dobrze. Także myślę, że tym optymistycznym akcentem, po tym jak pan zbijał moje zarzuty wobec filmu, myślę, że jednak jednogłośnie możemy ten film polecić i zachęcić też wszystkich do tego, żeby ten film udostępniali właśnie takim osobom, które jeszcze tradycji za bardzo nie znają. Myślę, że to jest film, w sensie nie nasza rozmowa dzisiejsza, tylko film Ukryty Skarb Kościoła, że to jest taki film, który zasługuje na to, żeby na YouTubie zrobił jednak dosyć dużą karierę. Na chwilę obecną, gdy to nagrywamy, miał 140 tysięcy wyświetleń. Myślę, że zasługuje na to, żeby jednak mieć dużo, dużo więcej. Także ja ze swojej strony zachęcam do tego, żeby udostępniać i dziękuję panu redaktorowi, że zgodził się pan na tą rozmowę, bo w mojej intencji właśnie to było, żeby jakoś wzbudzić zainteresowanie wokół tego filmu, który jak widać nie uważam, że jest całkiem idealny, ale jednak uważam, że chyba w polskim internecie to jednak jest najlepszy materiał do takiego wystartowania z tematem tradycyjnej mszy świętej. A więc serdeczne Bóg zapłać. Całkiem się zgadzam. Bóg zapłać, dziękuję bardzo za zaproszenie. Serdeczne Bóg zapłać, panie redaktorze, i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków.